Witam serdecznie, Kilkowy Szlak. Poniedziałek, 13 czerwiec 2011. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów na temat dzielenia się pracą, na temat delegowania zadań, na temat czegoś, co jest tak bardzo ważnym elementem pracy zespołowej, czyli to, żeby każdy robił rzeczy, w których jest naprawdę dobry, to, żeby każdy czuł się pełnoprawnym członkiem zespołu, to, żeby każdy mógł się realizować. I żeby tak się stało, potrzebuje wykonywać odpowiedzialne zadania, ważne dla całego zespołu. Czyli deleguj zadania. Po prostu no jest to ogromnie istotne, ponieważ bardzo często, kiedy czujesz się liderem, kiedy czujesz się przywódcą, kiedy czujesz się, że odpowiadasz za zespół, chcesz za wszelką cenę wszystko brać na własną głowę. Chcesz wszystko załatwiać sam, chcesz być w każdym miejscu, chcesz widzieć każdy szczegół, chcesz widzieć każdy drobiazg, chcesz widzieć każdy detal, chcesz odpowiadać za każde, nie wiem, zdanie wypowiedziane, chcesz ogarniać wszystko. No i to jest problem. To jest problem dlatego, że zaczynasz dusić swój zespół wtedy, zaczynasz go po prostu ustawiać do takiego tempa jakby pracy, jakim ty idziesz, a nie zawsze musi być to ostre tempo, mocne tempo. Może bardziej to wszystko idzie w stronę menadżerowania, niż bardziej w stronę zdobywania, osiągania i rozwijania całego przedsięwzięcia. Dlatego miej nawyk delegowania zadań. Znaczy nie oczywiście, że rzucasz wszystko na innych, prawda? Inni odpowiadają za to. Nie. Pozwól ludziom robić to, w czym są dobrzy. Pozwól ludziom mieć odpowiedzialność za swoje zespoły i mieć odpowiedzialność za pewne elementy całego planu pracy, który ustawiliście. Po prostu pozwól ludziom w pełni, móc się w pełni zaangażować. Pozwól ludziom poczuć, że projekt, który realizują, jest ich projektem. Jest także ich projektem. Są częścią tego projektu, ale twój odcinek, swój element, który realizują, odpowiadają za niego całkowicie. Także nauczenie się delegowania zadań jest, myślę, ważnym takim etapem w rozwijaniu swojego liderstwa. Myślę, że bardzo ważnym etapem. I człowiek cały czas w tej dziedzinie jest również w drodze, jak w wielu innych dziedzinach. Nie znaczy, że to posiadł do perfekcji, bo często ma z tym kłopoty i często chce sam ogarniać wszystko, ale ciągle się uczymy i świadomość tego, że potrzebujemy pracować również w tym temacie, jest ogromnie ważna. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.